około 6 rano. Niemcy rzeczywiście byli zaskoczeni. Gryf, jak zaplanował, tak rzeczywiście podpuścił ich pod sam pałacyk. I wtedy w dwa ognie od Franaszka i właśnie z pałacu Michla dostali i tymi granatami zostali ostrzelani. Także szybciutko, zresztą oni nie pamiętam, czy podjechali jedną panterą, czy i to wszystko ciągnęła i ta pantera, i te ich oddziały z ludnością cywilną ciągnęła właśnie od strony pałacu Michla. Więc ten bardzo łatwy był ten atak z naszej strony. Także szybko się wycofali, ale następny po godzinie czy po dwóch już był tam z dwiema panterami, już byli, staje się, mądrzejsi, bo zorientowali się. Więc piechota szła pod w pobliżu pałacu Michla, a pantera z drugiej strony także miała ostrzał na pałac Michla.